Przyjaciele, kiedy czytałem sobie ostatnio w Biblii o królowej Esterze, to przeczytałem taki tekst. Jak mówi Haman do króla Achaszerosza. Haman jest symbolem diabła. Król jest symbolem Boga tutaj i on do niego mówi o narodzie żydowskim. To jest ciekawe, co mówi o tym narodzie, to mnie bardzo ujęłem. On przedstawia naród żydowski. Mówi tak. Jest jeden lud rozproszony między innymi ludami i oddzielony od innych ludów i we wszystkich prowincjach Twojego Królestwa on jest. Ma zupełnie inne prawa od wszystkich ludów i nie przestrzegają oni praw królewskich. Chcę, żebyś zobaczył to z dwóch stron. Chcę, żebyś zobaczył to na pułapie naturalnym i ponadnaturalnym. I chcę, żebyś naród żydowski obejrzał jako Kościół żywego Boga. I chcę, żebyś zobaczył, co myśli diabeł o Tobie. Jakie on ma o Tobie zdanie. Chcę, żebyś zobaczył, że to, co tutaj jest powiedziane, bardzo mocno wywiera piętno na życiu Kościoła. On mówi, jest lud rozproszony między innymi ludami i oddzielony od innych ludów. Mający inne prawa niż wszystkie ludy. Nie przestrzegają ani praw królewskich. Mówi tutaj o czterech rzeczach. Trzy są prawdziwe, jedna fałszywa. I chcę, żebyś zobaczył, że taki właśnie jest diabeł. Kłamstwa diabła, one nie są zupełne. Diabeł mówi więcej prawdy niż kłamstwa. Wiesz, dlaczego tak robi? Bo gdyby mówił same kłamstwa, to momentalnie byłby rozpoznany. Prawdą było to, że Żydzi byli rozproszeni wśród Babilończyków, oddzieleni byli, ponieważ mieli swoją kulturę, mieli też swoje prawa, ale przestrzegali praw królewskich. Żyli w tym kraju i na podstawie proroctwa Jeremiasza byli posłuszni królowi babilońskiemu. Bo wszyscy ci, którzy poszli do Babilonu, byli posłuszni prawu babilońskiemu. Oni nie sprawiali żadnych problemów w tym Babilonie. Przy jednoczesnym posiadaniu własnej tożsamości. I diabeł będzie tobie wmawiał takie rzeczy. Będzie tutaj mówił, jesteś inny. Jesteś inny niż ten świat. Jesteś człowiekiem, który jest zupełnie odcięty od rzeczywistości. I tak naprawdę w tym wszystkim jeszcze nie jesteś posłuszny Bogu. Ale chcę, żebyś spojrzał głęboko w swoje serce, żebyś zobaczył, że prawdą jest to, że rzeczywiście jesteś zupełnie inny, ale jednocześnie jesteś absolutnie zdeklarowany wobec Twojego Pana. Chciałbym, żebyś stanął w tej pewności, że należysz do Boga, że przestrzegasz tego, czego Jego serce chce. Chcę, żebyś zobaczył to. Chcę, żebyś zobaczył siebie jako człowieka, który jest inny, ale to, że jest inny, nie oznacza, że nie jest w porządku. Jesteś zupełnie inny. Ja jestem zupełnie inny. I bardzo dobrze. Jesteśmy zupełnie inni niż system tego świata. Funkcjonujemy w zupełnie innych prawach niż ten świat. Ale to nie oznacza, że to ten świat ma rację. I to nie oznacza, że my jesteśmy nieposłuszni Bogu. Jesteś posłuszny Bogu. Spójrz w swoje serce. Zobacz, ty jesteś posłuszny
Ty jesteś mu posłuszny, bo gdybyś ty nie był mu posłuszny, to byś dzisiaj tutaj nie był w tym poniedziałkowym wieczór. Koniami by cię tu nie przyciągnęli. Jaki normalny człowiek przyszedł dzisiaj do kościoła? No jeszcze w niedzielę to mówię. No nie dziś. Zrozumcie mnie. Stacie w miejscu absolutnej pewności waszego posłuszeństwa Bogu. Nawet jeśli twoja noga się potknęła, nawet jeśli upadłeś raz, drugi, trzeci, czwarty, to twoje serce, ono jest deklarowane wobec Króla. I nie daj się nigdy wyprowadzić diabłu z równowagi. Nie daj się nigdy wkręcić. A jeżeli trwasz dzisiaj w miejscu jakiejkolwiek formy nieposłuszeństwa, ale twoje serce jest prawidłowo zorientowane, to szybciutko podejmij decyzję i powiedz: Ojcze, przecież tak naprawdę ja jestem Tobie posłuszny. Ja w ogóle nie wiem, co ja robię w tym miejscu głupoty. Szybciutko się odwracam od tego. Szybciutko. Bo ja jestem Tobie posłuszny. Bo ja jestem Tobie posłuszny. Taka jest Twoja tożsamość. Nie jesteś człowiekiem buntu. Nie jesteś człowiekiem buntu. Ludzie buntu to ludzie, którzy są częścią tego świata. Ty nie przestrzegasz praw tego świata. Jesteś rozproszony między tymi ludami. Jesteś inny, ale jesteś posłuszny Bogu. I kiedy będziesz się wielbił Boga, wielbi Go z miejsca pewności. Z miejsca pewności. Z miejsca pewności. Nie daj się wyprowadzić z równowagi. Nawet jeżeli jeszcze twoje życie nie jest doskonałym życiem. Nawet jeżeli jeszcze burzysz demoniczne warownie w swoim życiu. Nawet jeżeli jeszcze masz bardzo wiele do zrobienia, to wiesz, że twoje serce jest deklarowane na twojego Króla. I nikt nie może ci powiedzieć, że jest inaczej. Żaden Haman nie jest w stanie ci powiedzieć, że jest inaczej. Nikt nie może ci powiedzieć, że jest inaczej. Nikt dzisiaj nie przyjdzie do mnie i nie powie tak: Artur, ty nie kochasz Boga. Ja powiem: udowodnij mi to. Udowodnij mi to, że ja nie kocham Boga. Udowodnij mi to, że ja nie jestem Bogu posłuszny. Zrób to. Stań dzisiaj w miejscu sędziego, ale sprawiedliwego sędziego. Od razu z tego miejsca zobaczysz błąd. I ten błąd bardzo szybko naprawi. Właśnie dzisiaj, kiedy będziesz wielbił Boga, powiedz: Ojcze, ja staję prościuteńką. Ja staję prościuteńką. Bo Ty jesteś moim Królem, bo Ty jesteś moim Panem. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie za to, że Ty postawiłeś nas w miejscu absolutnego posłuszeństwa w duchu wobec Twojej osoby. Ojcze, i nikt nie wyprowadzi nas z tej prawdy. I żaden diabelski pomiot nie będzie nam mówił, że nie jesteśmy posłuszni Twoim prawom, potężny wielki Boże. Ojcze, dziękujemy Tobie, że właśnie mamy swoją tożsamość, że jesteśmy rozproszeni między narodami, że jesteśmy ludźmi Królestwa, że nie liczy się na nas z tego świata, ale że patrzymy w Ciebie i nie damy się oszukać i nie damy się zniewazić. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Ciebie, cudowny, święty Boże. Yeah.
świadkiem Jezusa na tej ziemi.
podniósł Jezusa z grobu, mieszka w Tobie. On mieszka w Tobie. Możesz się czuć bezpiecznie z uwagi na Tego, który zamieszkuje Twojego ducha. Możesz się czuć bezpiecznie z uwagi na Tego, który zamieszkuje Twojego ducha. W Twoim duchu mieszka Bóg, Pan Panów i Król Królów. Mocą przyłożony,
święty Duchu, cudowny święty Duchu, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. W imieniu Jezusa, w imieniu
nas. My czcimy Cię. Czcimy Cię, bo powiedz do Niego, że jesteś dla mnie wystarczający. Bye.
daje się użyć Bogu. Daje się odpalić. Poddajemy się do Bogu Świętego. Poddajemy Ci nasze myśli. Poddajemy Ci nasze umysły. Poddajemy Ci nasze serce. Wszelki autorytet, który powiął sobie w naszym życiu przez nieopatrzne wypowiedziane przez nas słowa. Diabłem zabieramy Ci wszelkie pole, które bezprawnie sobie przywłaszczyłeś. Nie masz żadnej władzy nad nami. Nie masz żadnej władzy nad Kościołem. Nie masz żadnej władzy nad tym, którzy zostali wyposażeni mocą z wysokości. Jesteś ludźmi. Shukuru basakuru basakuru sukuru basakuru sukuru basakuru ina shukuru basakuru Yeah.
Gdzie?
dostojeństwem i chwałą tu przychodzimy. Poddałeś narody po Twoje stopy, aby imię Twoje było uwielbione. Każdy Twój oddech.
Spirit. Holy Spirit. Hallelujah, I pray the glory of Jesus. Jesteś duchem. Masz duszę i mieszkasz w ciele. Jesteś połączony z niebem na wieki. Nie jesteś częścią ziemi. Nie jesteś częścią ziemi. Prawa ziemi cię nie dominują. Halleluja. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że jesteś. Dziękujemy Ci, że jesteś. Halleluja. Kto choruje, kto z Was choruje, kto w tej chwili potrzebuje, żeby położyć na Niego ręce do uzdrowienia, chodź tutaj, proszę, z lewej strony. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia fizycznego, podejdź tutaj, tutaj bliżej, bliżej, proszę, podejście tutaj. Każda osoba, która potrzebuje uzdrowienia fizycznego. Halleluja. Jesus Christ, Duchu Święty, przyjdź do tego ciała teraz. Ja błogosławię to ciało. Ja w imieniu Jezusa przeklinam każdą chorobę i niemoc w tym ciele. Ciało rozkazuje Ci, przyjmuj pełne uzdrowienie teraz. Pełne uzdrowienie w imieniu Jezusa. Ora la 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 Christa, kiedy będę Jesus. Ole, który układ trawienny, bądź zdrowy teraz. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Układ trawienny w tej chwili przyjmuj pełne uzdrowienie. W imieniu Jezusa, tarczyca, w imieniu Jezusa rozkazuję Ci teraz pracuj prawidłowo, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa cały układ hormonalny przyjmuj teraz uzdrowienie, w imieniu Jezusa. Ola, gloria, benedy, Jesus, benedy, 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 teraz, w imieniu Jezusa. Ore, gloria, benedy, benedy, Jesus, benedy, ja w imieniu Jezusa przeklinam każdego naczyniaka w tym ciele, w imieniu Jezusa. Każdy naczyniak w tej chwili masz zniknąć, masz się wchłonąć w imieniu Jezusa. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. O, gloria, benedy, w imieniu Jezusa. A teraz w imieniu Jezusa
przekleństwo pokoleniowe. Ja związuję w tej chwili wszelkie złe słowa powiedziane do Niego. Z jakiegokolwiek człowieka, mając taki autorytet w Jego życiu. W imieniu Jezusa. Co? W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja przez krew Jezusa rozprawiam się w tej chwili z każdym bezprawnym więzem. Ja rozrywam każdy demoniczny super. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Serce rozkazuje Ci prawdę prawidłową. Ja teraz mówię do każdej formy lęku w Jego życiu. Woł, odsuń się od Niego. Każdy lęk zabiera się z Jego ciała. Zabiera się z Niego. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Lęk przed samotnością. Woł! 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 Lęk przed poniżeniem. Woł! Woł! W imieniu Jezusa. A teraz mówię do Ciebie. Przeklęty duchu sierocy. Zabieraj łapy z Niego. W imieniu Jezusa. Odsuwaj się od Niego. W imieniu Jezusa. Ja obnażam Ci odrzucenie teraz. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Zabieraj łapy. Zabieraj łapy odrzucenie. Wo! Demoniczna siła. Ja Cię podważam. Przez imię Jezus. Ja Cię podważam. Ja Cię w tej chwili wyrzucam. Ja Cię knebluję, związuję i zabraniam działać. W imieniu Jezusa. Ja usuwam każdy czar rzucony do Jego życia. Z jakiegokolwiek decydenta. W imieniu Jezusa. Usuwam to. Przez imię Jezus. Wszelkie czary. Nie macie prawa działać w Jego życiu. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Boli Ci. Ojcze, ochraniamy ich Twoją krwią, Jezus, i
wysyłamy Twoich aniołów do pomocy. Ogłaszamy, że samochody będą prawidłowo funkcjonowały, że sprzęt nie zawiedzie. W imieniu Jezusa. Ojcze, ogłaszamy przychylność władz dla nich, Ojcze. Ogłaszamy, że nie będą zdjęci z ulic, że władze, które tam będą, będą we wszystkich przychylach, według Twojego słowa, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kto jeszcze potrzebował uzdrowienia? Czy jest ktoś jeszcze? Panie, tak. Holy Spirit, the Lord, the Lord Jesus. Holy Spirit, the Lord, the Lord Jesus. Holy Spirit, Jesus, 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 Jesus. Holy Spirit. Duchu ściśnienia w imieniu Jezusa. Zakazuję Ci ją dotykać. W imieniu Jezusa. Duchu ściśnienia. Nie dotykaj się mojej. Zakazałem Ci wracać. Nie wolno Ci wracać w imieniu Jezusa. Nie dotykaj więcej niej. W imieniu Jezusa. Nie będziesz jej groził śmiercią. W imieniu Jezusa. Nie będziesz jej groził niepowodzeniem. W imieniu Jezusa. Nakazuję Ci zamknąć się i nie dotykać więcej ani. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. W imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, że ja uwalniam w tej chwili głębokie zrozumienie, pewności i wolności. Thank you.
przyjdź i uwolnij to. Pamiętaj, że mnóstwo ludzi dzisiaj też ogląda nas tutaj, więc może masz do tych ludzi słowo. Niekoniecznie to tutaj do nas. Mnóstwo już razy słowo wiedzy czy proroctwo dotarło za pomocą internetu do wielu ludzi, zostali uzdrowieni, uwolnieni, uniknęli różnych diabelskich zasadzek. Duchu Święty, uwielbiamy Cię. Dziękujemy Ci za życie. Dziękujemy, że Twoje życie jest w nas. Twoje życie to proszę. Twoje życie. Kłaniamy się Tobie, Duchu Święty. Jesteśmy zaszczyceni w Twojej obecności. Wiara bardzo wzrosła teraz, więc sięgnij za pomocą tej wiary po coś, po co nie sięgnąłeś wcześniej. Właśnie teraz to zrób. Skorzystaj z tego. Właśnie teraz przyjdź, powiedz: Boże, ja wierzę o tą sprawę, ja teraz to ustanawiam, właśnie teraz to zrób. Skorzystaj z tego. Potem tylko dziękuj. Uwielbiamy Cię, Boże. Boże, Ty słyszysz modlitwy wiary ludzi. Ty słyszysz, Ojcze. Ojcze, oni się zgodzili w wierze z Tobą. Oni się zgodzili z Twoją obietnicą. Halleluja, Ojcze. Dziękujemy Ci. Jesteś wielki. Jesteś wielki. Jesteś wielki. Ojcze, my teraz stajemy w wyłomie i przynosimy Ci nasz kraj. Błogosławimy Polskę. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad każdym Polakiem. Nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w tym kraju. Tak, Ojcze, w imieniu Jezusa. I teraz zgadzamy się, Ojcze, z tym, że wszelka władza od Ciebie pochodzi i jest nam ku dobremu. Ojcze, my ogłaszamy, że wszelka władza w tym kraju jest nam ku dobremu. I my ustanawiamy w imieniu Jezusa takie działania władzy, które nie będą stawały na drodze szerzenia królestwa w tym kraju. Ogłaszamy, że każdy człowiek w władzy, obojętnie jaka ona jest w tym kraju, Ojcze, on w tej chwili służy Kościołowi w imieniu Jezusa. Ojcze, my jesteśmy Twoją siłą tutaj w tym kraju. Ojcze, my teraz błogosławimy cały Kościół w Polsce. Ojcze, wzywamy Twojego potężnego imienia, Jezus, nad każdym świętym w Polsce. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad każdym świętym w Polsce. I w imieniu Jezusa my przeklinamy w tej chwili każde działania diabelskie uwolnione przeciwko świętym Twoim w Polsce. Ojcze, uwielbiamy Cię za przebudzenie w Kościele w Polsce. Ojcze, my teraz z tego miejsca przeklinamy wszelkie działania diabelskie uwolnione przeciwko Kościołowi w Polsce. Przeklinamy wszelką ekumenię. Przeklinamy wszelkie religijne układy. W imieniu Jezusa my nie zgadzamy się z tym. W imieniu Jezusa my ogłaszamy czysty przepływ Twojego Świętego Ducha. W imieniu Jezusa przeklinamy wszelką politykę w Kościołach. Przeklinamy działania ducha Jezabel. W imieniu Jezusa. Przeklinamy działania Mamona. Przeklinamy biedę w Kościołach. W imieniu Jezusa. Wszelkie demoniczne układy, które gloryfikują człowieka, my je przeklinamy w imieniu Jezusa. To jest Twój Kościół, Ojcze. Błogosławimy Twój Kościół. Kakorala, kapasaka, jekedelera.
teraz, Chrystus, wywyższamy Cię. Bo się potem wstaje z martwych.
Aleluja! Kochani, chwała Bogu Najwyższemu. Rozstawmy się z tyłka. Aleluja, w tak pięknych okolicznościach przyrody. Bardzo nieprzyjemnie jest.